Cześć. Jestem dobrym duszkiem naszej szkoły. Dziś wielkie święto, więc jestem wesoły. O jedno teraz was tylko proszę, nie używajcie telefonów, aparatów, nie wychodźcie z sali, gdyż światła błyśnięcie spowoduje moje zniknięcie. Witam was pięknie. W tej ciemnej sali trudno mi będzie opowiedzieć 10 lat w tak małej skali. Na początku była sonda, głosowanie, na koniec wybory. Któż patronem ma zostać naszej szkoły? Kandydatur kilka przedstawiano, jak pamiętacie. Ciri Skłodowska, Kopernik, Rej, doprawdy zacne postacie. Maria Curie Skłodowska, jedna z najwybitniejszych Polek XX wieku. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. A może Mikołaj Rej, jeden z pierwszych poetów piszących w języku polskim. Jego słynne słowa... Mikołaj Kopernik, jak nikt inny potrafił patrzeć gwiazdy. Polski astronom, twórca... Lecz nagle pojawiła się propozycja niespodziewana. Wybierzmy na patrona naszego kochanego Jana. Była uroczystość nadania imienia tutaj, w naszej hali. Było wręczenie sztandaru. Sam drzewiec miał 85 cali. Zacnych gości przybyło wielu. Było radośnie i wesoło, a śpiew roztaczał się w koło. Strumieniu, lesne strumieniu, gdzie
niż twych początków tajemnica. Po próżnicy, tak ludzie, błądząc po bezdrożach, odkryć chcą źródła tajemnicy. Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, iść ciągle w górę strumienia. Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, ciągle w górę strumienia. Strumieniu leśne, strumieniu źródlanej wody krynicą. Strumieniu leśne, strumieniu, gdzież twych początków tajemnica. Lecz ty, strumieniu, czemuś milczysz, głęboko kryjąc prawdy sedno, choć w nich apetyt iście wilczy, by się z wszechrzeczą stopić w jedno. Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, iść ciągle w górę strumienia. Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, iść ciągle w górę strumienia. Strumieniu leśny, strumieniu źródlanej wody krynicą. Strumieniu leśny, strumieniu, gdzież twych początków tajemnica. Aż wreszcie rozpędzone fale, nie kamień któryś, że jeśli źródło gdzieś odnaleźć, to trzeba iść pod prąd do góry. To trzeba iść pod prąd do góry. Potem do pracy zabraliśmy się na całego. Każdy z was chciał dokonać czegoś wielkiego. Zdobywaliśmy nagrody, tytuły, wyróżnienia. Było ich ponad 1000 bez wątpienia. Nasi sportowcy dumnie nas reprezentowali. Na każdych zawodach setki medali zdobywali.
Talentów mamy w naszej szkole bez liku. Doskonale o tym wiecie. Gramy, śpiewamy, tańczymy. Głośno o nas w całym powiecie. Często w szkolnym teatrze w rolę aktorów różnych się wcielamy. W ten sposób pasję Jana Pawła II rozwijamy. Dziś Zemsty zagramy dwie scenki. Podstolina, Papkim, Cześnik ukażą wam swe wdzięki. Thank you.
Bóg z waszmością, mój cześniku. Pędząc czwałem na rozkazy, zamęczyłem szkap bez liku, wywróciłem ze 100 razy, także z nowej mej kolaski gdzieś po drodze tylko trzaski. A ja za to ręczyć mogę, że mój papkin tu piechotą przewędrował całą drogę, a na podróż dane złoto gdzieś zostawił przy labecie. Patrz, cześniku, poznasz przecie. Ach, co widzę, tu śniadanie. Ha, śniadanie. Ach, cześniku, już to 6 dni i 6 nocy nic nie miałem na języku. Jedz i słuchaj. Tak się stanie. Strzelam gracko, rzecz to znana. Rzecz to znana, iż mej mocy kazać zamknąć waszmość pana za wiadome dawne sprawki. Zamknąć? Po co? Dla zabawki. Czyż nie znajdziesz lepszej sobie? Cicho, ciszej. Ja to mówię, by odświeżyć twojej pamięci, nim powierzę moje chęci. Coś mi winien, a ja tobie. Ach, co każesz, wszystko zrobię. Byłbym zaraz dopadł konia, bo mi jest jeździec doskonały. Niechaj będzie wzięty z błonia. Dzik to dziki, lew to śmiały, bo mi jest jeździec doskonały. A bezbożny ty języku, i tyrkotny, i kłamliwy. Nadnoj żywy, mój cześniku. Gdybym także równie tobie namiętności nie brał w ryzy, ostrze mojej Artemizy, proszę mówić. Teraz inne dam zlecenie. Mości papkin, ja się żenię. Wszak mówiłam, albo koty, albo papkin nam się zjawił. Żartobliwej pełna weny, pod stolino, pół anioła, kolosalny wzorzec noty pośród hemisfernej sceny. Strojny w miłość, lubość, wdzięki, pozwól ugiąć kornie czoła i na śniegu twojej ręki złożyć ustek wyciśnienie. Sługa, służka uniżony. Cóż sprowadza w nasze strony? Miłe wszystkim nam zdarzenie. Tym zdarzeniem? Twe zamęście. Moje? Właśnie miałem szczęście mieć u siebie na wieczerzy lorda Pembroke, kilku panów, cały tuzin szambelanów. Dla mnie wiele, ale jakich? Któż z kim swata? Szmer się szerzy, za mąż idzie piękna Hanna. Ten zapewnia, ów nie wierzy, ale każdy z uczmych czyta. W tym milady, Bóg, kobieta. Lecz w zazdrości diablik mały, wciąż mnie szczypiąc pod serwetą, na pół z płaczem dwakroć pyta, skąd masz styczność z Hannelosem? Ach, spokojną bądź w tej mierze, przyjaciela Hanna bierze. Ależ kogo? Powiedz, kogo? Wszyscy wybór chwalą zgodnie, bo nie chwalić jakże mogą. Ha, rozumiem. Człowiek grzeczny i majętny, i stateczny. No, cześnika ma zlecenie i zachodzi z tak daleka. Tam, gdzie się go dawno czeka. Głupi mędrek. Tam do licha ona zerka, ona wzdycha. Czy nie myli się w osobie? Może we mnie? Dałżem sobie, a to plaga, boska kara, do mnie młoda, do mnie stara. Jeszcze zerka, czy szalona? Tu żartować nie ma czego, zjadłbym śledzia z rąk patrona. A mnie po co? Na co tego? To już dłużej trwać nie może. Pozwól pani cześnikowi, gratulacją niechaj złożę. Więc to jego ma być żoną? Jak jeszcze niż zapytanie, bajkęż, by to rozgłoszono? Bajkę dotąd. Lecz się stanie wkrótce prawdą, czy się mylę? Ciekawości skądże tyle? Gdyby cześnik rozogniony, wskroś przejęty twymi wdzięki, drgnął miłością i rzucony do nóg twoich błagał ręki? Cieszyłby się z odpowiedzi. A że w każdej diablik siedzi, co pustotę rozpoczyna, jeno wspomnisz zapowiedzi, bo kto mądry niech mi powie, po kaduka pod stolina dają rękę cześnikowi. Thank you.
Lecz nie tylko praca i nauka zaprząta umysły nasze. Były dyskoteki, zabawy i wiosenne marsze. Były festyny, które kończyły się o słońca wschodzie. O tematyce różnej, na przykład ten, na dzikim zachodzie. Byli piraci, żeglarze, czyli morskie opowieści. O tych festynach szybko rozchodziły się wieści. Pomagaliśmy również innym w potrzebie, bez zastanowienia. Wielka Orkiestra Owsiaka to nasza wizytówka bez wątpienia. W ciągu 10 ostatnich lat zebraliśmy kwotę 102 920 zł. Thank you.
organizowaliśmy podchody, noce na hali. Tego wszystkiego wyście dokonali. Ach, były jeszcze projekty unijne, a za środki pozyskane kupiliśmy rzutniki, kamery i inne rzeczy w szkołach wówczas mało spotykane. No i były przygody, biwaki, spływy kajakowe, niesamowite, wspaniałe wycieczki kilkudniowe. Panta Rei. Wszystko płynie. Pierwsi nasi uczniowie nie są już dzieciakami, ale Jan Paweł II, nasz patron, jest przez cały czas z nami. Thank you.
musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej być. Brawa, brawa. Oglądałam wszystkie próby, za każdym razem się wzruszałam. Dziś jest nie inaczej. Proszę Państwa, dziękujemy gorąco, dziękujemy serdecznie za to, że zechcieliście dzisiaj z nami być. Bardzo, bardzo dziękujemy. Zaproszonych gości proszę o przejście do kawiarni na słodki poczęstunek. Natomiast uczniowie za chwilę delektować się będą ulubionym ciastem Jana Pawła II, papieskimi, przepraszam, kremówkami. Po tym zapraszamy was tutaj do sali kinowej do obejrzenia filmu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, proszę Państwa, że będziemy spotykać się na kolejnych leciach. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.